Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, że powstaje poradnia ginekologiczno-położnicza w Dobiegniewie. Jest to przede wszystkim współpraca, owocna współpraca lekarzy ginekologów i położnych ze Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Ale ta inicjatywa też stała się możliwa dzięki współpracy samorządów każdego szczebla. Od wielu lat tej poradni w Dobiegniewie już nie ma. Musimy dojeżdżać, a jak wiemy, w położeniu geograficznym gmina Dobiegniew jest oddalona od Gorzowa 50 km, od Drezdenka 16 km, więc dzisiaj się cieszymy, że będziemy mieli poradnię na miejscu, a mam nadzieję, że to i ta inicjatywa mi pomoże na profilaktykę zdrowotną, lepszy dostęp do lekarza, pozwoli we wczesnym stadium wykrywać choroby, zwłaszcza choroby nowotworowe, ale też pozwoli młodym przyszłym mamom być w profesjonalny sposób zaopiekowane przez doktora, przez położne. Czasami jest tak, że rola samorządu to jest po prostu to, aby nie przeszkadzać. Inicjatywa piękna, oddolna, wiele osób zaangażowane w to. My jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na tym etapie, że każda tak naprawdę inicjatywa, która prowadzi do tego, że nasi pacjenci z naszych okolic Dobiegniewa i z gminy Dobiegniew są właściwie zaopiekowani, to jest dla nas in plus. Cieszymy się, że ta poradnia powstała. Dzisiaj tu panie, myślę, już oglądały i przeszczęśliwe warunki, przepiękne. Także myślę, że idziemy, że tak powiem, naprawdę w XXI wiek. To jest bardzo potrzebne, ponieważ ja mieszkam kawałek za Dobiegniewem, ale musiałam dojeżdżać do Drezdenka autobusem. Ostatnio było tak, że nie miałam jak się dostać. Jestem matką czwórki dzieci i ciężko mi jechać na jakiekolwiek badania, cytologię czy jakiekolwiek badania. I dla mnie to będzie prościejsze, żeby podejść tu, zarejestrować się i skorzystać z usług ginekologiczno-położniczej. Poradnia będzie świadczyła usługi w ramach profilaktyki dla pacjentek powiatu strzelecko-drezdeneckiego w zakresie położnictwa i ginekologii. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa tego powiatu, stworzyliśmy właśnie dla tych pacjentek tą poradnię, która będzie wychodziła naprzeciw im oczekiwaniom i zakresu ich potrzeb. Staramy się nałożyć ten główny nacisk na tą profilaktykę, żeby te pacjentki były szybciej wykrywane choroby i szybciej możemy je leczyć i oczywiście byłaby wtedy jak gdyby lepsza forma leczenia tych pacjentek. W 2014 roku, kiedy były organizowane przez szpital w Drezdenku Białe Soboty, byłyśmy tutaj na Białej Sobocie i przykro przyznać, aczkolwiek taki rodzaj nowotworu, jaki tu widziałam po raz pierwszy u kobiety, był to nowotwór piersi, to nigdy więcej już nie widziałam i nigdy już bym nie chciała zobaczyć. Dlatego gdzieś tam zawsze po cichu marzyłam, ponieważ mieszkanki Dobiegniewa i okolic tak naprawdę nie miały możliwości skorzystania z ginekologa. Teraz będzie to możliwe, bo zarówno będą mogły przyjść z problemem, który mają, jak i profilaktyka, tak? I zarówno kobiet, położnice, ciężarne, wszyscy będą mieli holistycznie opiekę nad sobą, co jest mnie osobiście jako położną bardzo cieszy.